Hej, cześć, witajcie z tej strony Gladkis, zapraszam was na kolejny odcinek z gry ARK Survival Evolved. Dzisiaj, tak jak zresztą chcieliście, jak ja planowałem, spróbujemy złapać sobie mozazaura. Mam nadzieję, że nam się uda. Troszkę długo go szukałem, bo tak, mam go już znalezionego, jest na dole. Mam tylko skromną nadzieję, że nigdzie nie zwiał, bo jest to wkurzające stworzenie. Ja oczywiście standardowo miałem problemy, musiałem przed chwilą chociażby bić się z plezyzaurem, które sobie musiał to być. Są jeszcze inne tutaj stworzenia. Ogólnie skór to miałem tyle, że postanowiłem, że je wywalę, przynajmniej na razie, bo nie potrzebuję ich, więc tutaj jeszcze oczywiście sobie odładowuję trochę zdrowia. Całe szczęście miałem takie, że w chwili, gdy wpadłem na mozazaura, bo w ogóle wspomniałem o tym, że mam okulary pod wodą, to znaczy podwodne, nie tutaj, zaraz wam pokażę, tutaj, te mam okulary. Kompletnie o tym zapomniałem, to jest oczywiście zestaw z Cuba, które sobie kiedyś tam zrobiliśmy. Wspomniałem, że mam te okulary, założyłem je i właściwie udało mi się założyć je chwilę przed tym, jak mozazaur mnie znalazł. Więc postanowiłem uciekać, całe szczęście blokuje się on między skałami i bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to naprawdę podoba. Mam nadzieję, że będzie w tym samym miejscu. Nie mam dla was niestety wstępniaka, bo działo się to tak szybko, że nie spodziewałem się po prostu tego. Właśnie muszę to zrobić w ten sposób. Muszę uważać, bo on jest chyba pod tą skałką, a nie chciałbym go na pewno wyciągać. Jest to idealnie skraj mapy, więc też się bardzo cieszę. Jestem naprawdę ciekaw, czy on tu dalej jest. Jeśli go tu nie będzie, to będę musiał się bać. Jeśli go tu nie będzie, to będzie bieda. To będzie ciekawe. Nie widzę go tu. A był tu jeszcze moment, chwilę. Oraz tu chwilkę temu tu jeszcze był. Jak ja nie lubię po prostu pod wodą czegoś oswajać. Holy shit! Jest tam! Jest tam! Dobra, niech się tu zblokuje. Dobra, zblokował się. To jest to, do czego dążyłem. Jest brzydki, fioletowy i to ona? To ona. Dobra, najpierw muszę go sobie tutaj uśpić. Nie wiem, co prawda, czy mam dobre strzały założone. Oczywiście nie mam dobrych strzał założonych. Strzał też mam troszkę na zapas. Okej, lecimy. Powolutku, powolutku będziemy sobie to robić. Myślę, że na początek wpakuję mu kilkanaście takich, żeby się z nim nie bawić. Ale myślałem, że to będzie ładniejsze. To jest taka wielka fioletowa kupa mięcha, bym powiedział na razie. Czy to będzie lepsze od w ogóle plezjozaura, to ja nie wiem. Nie wiem, czy to jest w ogóle... Nie za dużo wiem o tym stworzeniu, nie za wiele pamiętam na jego temat. Wiem, że jest jednym z większych stworzeń w Arku. Ktoś tam się też wypowiadał na forum, że stworzenie to miało być troszkę większe i tak dalej, a nie jest, co mnie w sumie dziwi, że no, twórcy, jeśli robią już coś sporego, to powinni. Nie wiem, co wy wiecie na ten temat, bo zapewne jest część z was taka, która wie cokolwiek więcej na temat tego stworzenia i tego, czy ono w ogóle powinno być większe, czy nie powinno być większe, czy... nie wiem, czy na przykład powinien być o wiele większy od plezjozaura, czy jednak mniejsze. Plezjozaur jest strasznie długi, ale w sumie, jeśli chodzi o wielkość, nie jest jakiś mega wielki. W ogóle, który on miał poziom? Drugi chyba? Drugi poziom to też nie jest jakoś wybitnie wysoko. No i tu jest na pewno różnica, która jest ewidentnie od razu widoczna, czyli to, że on... O, proszę bardzo, poszedł spać. Czyli to, że plezjozaur respi się na 35 poziomie, on ma drugi, tak? Drugi? A szósty? A czemu mi się wydawało, że ma drugi? A może... A nie wiem. Może gdzieś tam mi się zapisało w głowie, że drugi. Przecież patrzyłem na niego przed chwilą. Muzyko, proszę cię. Uspokój się, co prawda... Holy fucking shit! To już wiem, czemu miał drugi. To już wiem. Bo drugi miał ten mozazaur, który patrzyłem na niego wcześniej. Fajnie, gro. Dobrze się bawisz? Mam nadzieję, że się dobrze bawisz, gro. Już wiem, dlaczego miałem drugi w głowie. Bo tylko spojrzałem, że drugi poziom. Nie spojrzałem, jaki miał kolor. Fajnie. Dziękuję ci, gro. To teraz będę miał dwa. Wspaniale, żadnego... Nie no, dobra, jednego potrzebuję. Super, to się nazywa mieć szczęście. Ile on mi w ogóle zadał obrażeń? Nawet nie wiem, bo już się zregenerowało. Mógłbym go zabić w sumie. I zabrać z niego Prime. Pewnie tak z któregoś zrobię. Bardziej mi się podoba ten pomarańczowy. To jest właśnie to, kiedy nie używam okularów pod wodą. To jest właśnie to. Moje szczęście. A
Moment przed tym, jak ubijałem plezjozaura, zanim je znalazłem, ubijałem jeszcze dwa plezjozaury, bo znalazłem fajne miejsce, gdzie mógłbym sobie takiego mozazaura chyba oswoić, tak? I wyskoczyły mi dwa plezjozaury. Jej, całe szczęście, że plezjozaury są za duże i nie potrafią bić w Megalodona. O. Mam nadzieję, że zaraz mi trzeci nie wyleciał. Jak mi wyleci trzeci, to się ostro wkurzę. To jest całkiem niezłe miejsce. Niestety ja będę musiał sobie wypływać po jedzenie. Znalazłem wam, nie wiem, nie pokażę wam tutaj w tym miejscu, ale znalazłem sobie takie fajne wgłębienie. Mówię, o, fajne miejsce, można tutaj byłoby sobie wpłynąć. Wlatuję sobie megalodonem i nagle, bum. Muzyka, nie wiem, bitewna, waleczna. Mówię, o co chodzi, co się stało, przecież nic mnie nie atakuje. Nie, dwa plezjozaury wyskoczyły ze skały. Fajnie, fajnie gro. Bardzo się cieszę. Dobra, ty miałeś drugi poziom. W ogóle obydwa tak jakoś brzydko się żyły. To wygląda jak wielka taka jaszczurka. Unconscious. Ile ty masz? 3800 zdrowia. Okej. Torpor spada ci mega szybko. My nie potrzebujemy większego niczego niż to. Ja nie mam mięsa. Mój megalodon mam całe mięso. Chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie, bo ja potrzebuję od ciebie mięsa. A ja nie mam nic przy sobie. On tutaj miał te prime, może te prime. A, te prime już się zepsuły. Takie mam szczęście. Idealnie, złap sobie plezjozaura przed odcinkiem. Spróbuj oswoić sobie mozazaura. Nie, to spróbuj jeszcze sobie oswoić drugiego mozazaura. Wspaniale! Wspaniale. To jak kiedyś nie byłem w stanie na przykład spotkać samego, jak on się nazywał, plezjozaura, tak jak już spotykam, tak teraz w kółko widzę plezjozaury, wszędzie gdzieś są plezjozaury. To jest jakaś masakra z tymi update'ami. Nie wchodzi się do gry przez dwa dni po update'cie, nic się nie robi praktycznie, poza jakimś tam szukaniem ich od czasu do czasu i tak dalej, ale nie, w pewnym momencie od razu wyskakują dwa. A co mi tam? A co mi tam? Dwa od razu wyskoczą. Dobra, tego to ja sobie ubiję, jeśli pozwolicie. Oczywiście na szybkości będę potrzebował jeść. Spróbujemy go sobie jakoś tutaj ciapać. Dziwnie wygląda. No dobra, nie będę mówił, jak wygląda, bo tutaj różne stworzenia różnie wyglądają. O Chryste, ile to ma zdrowia. Mój megalodon nie jest jakiś mega wypasiony, ale... Mozazaur. Dobra, to teraz już będę wiedział. Proszę tylko, niech trzeci nie wylatuje teraz. Strasznie długi jest. Ile skóry? Ile skóry? Wow, wow. Wow, 7 prime. 10 prime'ów. Z niego nie wypada zwykłe mięso? Dobra. To jest dziwne, co najmniej. Żadne zwykłe mięso. Fajne jest to, że ja właściwie swoim megalodonem mogę tutaj przepłynąć, a one nie są w stanie. To jest bardzo fajne. O, oczywiście moja postać już jest bardzo głodna. Standardowo ja wrzucę tylko te prime'y. Dobra. Uuu, torpor. Torpor, trzeba lecieć do góry. Dobra, zużyję. Nie wiem, ile tutaj w sumie powinienem zużyć. Zużyję 50. Muszę moim megalodonem lecieć sobie już do góry, bo niestety nie jest to zbyt fajne. Będę musiał tak robić niestety cały czas, kurczę, nie będę was zanudzał, jak tutaj sobie siedzę. Chyba że będzie mu bardzo szybko ten głód spadał, w co wątpię, żeby mu spadał tak szybko, żebym mógł sobie to zrobić. Ale jak widzicie, każda skałka w sumie jest tutaj całkiem przydatna. Myślałem o tej, gdzie oswoiłem plezjozaura, ale stwierdziłem po jakimś czasie, że przecież nie będę miał na tyle szczęścia, że zrespi mi się tam, gdzie był wcześniej plezjozaur. I mówię, no tak, no to co mi po tym, że będę miał fajną skałkę, gdzie będę mógł sobie zaciągnąć tego mozazaura, gdzie w sumie nie wykorzystam jej, bo tam pewnie mozazaura nie będzie. I postanowiłem sobie płynąć. Całe szczęście tutaj był. Dobra. Jeszcze raz. Mam całe jedzenie. Picie to mam zawsze, standardowo. To się nawet nie dziwię, bo... Czy nie ma nic więcej w pobliżu? Proszę, oby nie. Oby nie. Całe szczęście, że to jest skraj mapy i tu się bardzo mało respi rzeczy. No, mało rzeczy, poza dwoma mozazaurami. Nie wnikam. Naprawdę nie wnikam. Czasami staram się twórcom podesłać jakieś info, ale powiem wam, że... po czymś takim to aż nie wiem, czy rzeczywiście wysyłać jakieś info, że no troszkę spawny się lekko powinni zmienić spawny, czy jednak nie powinni go zmieniać? Czy on cokolwiek zjadł tego prima? Jeden daje 25 czy 40? 40 chyba dawał. Tak, 41 dawał. To 10 daje 400.
Załadowałem mu 2000 w sumie, to powinno starczyć na jakiś czas, ale załadujmy jeszcze ze 20. No i to się będzie długo oswajało. Mimo, że ma drugi poziom. Jest na razy 3. A ja będę musiał tu niestety czekać. I dawać mu właśnie to... Co będę mu musiał dawać? Będę musiał mu dawać właśnie narkotyki. Dobra, może ja cię tak na razie obczaję, jak ty wyglądasz, bo... Te płetewki masz trochę jak plezjozaur, szczerze. Może znowu myślałem, że coś do mnie płynie, a to tylko woda. W sumie, nie wiem jak wygląda w całości, ale... Ogon... Ogon wygląda... W sumie jakby go tak... Jakbym teraz tak na niego spojrzał... Ale mam chorą myśl. Jak spojrzycie tak na niego teraz... Wybaczcie, że się rozglądam, ale mam nadzieję, że nic się tu kolejnego nie zrespi. Mam nadzieję, że nie trafiłem na jakiś ultra fajny spot, gdzie to się respi. Jakby... Jak nie widzicie jego głowy, to jakbym tak na niego patrzył, to bym powiedział, że to plezjozaur. To jest odwrócony plezjozaur. Tu ma po prostu takie wielkie zgrubienie, a tu ma szyję. Nawet... No, musiał być trochę bardziej taki bardziej płaski, myślę. Ale wygląda jak plezjozaur tyłem. Jakieś śmieszne porównanie. Jaki bezsens. Ja będę musiał tu przy nim spędzić tyle czasu, a moja postać niestety traci strasznie szybko głód. To jest męczące też. Plus jest taki, że nie będę musiał aż tak często wypływać, jeśli nie będę się zbytnio poruszał. Bo jeśli nie będę się zbytnio poruszał, nie będę zużywał staminy. Jeśli nie będę zużywał staminy, to nie będę zużywał dużo głodu. Jeśli nie będę zużywał dużo głodu, nie będę musiał często wypływać, żeby jeść. Logiczne. Logiczne. Całe szczęście sobie tego jedzenia trochę tutaj zabrałem. Wziąłem sobie też cały strój, stwierdziłem, że a co tam, skoro już biorę, to biorę. Co ja tu mogę? Jeszcze jedną sobie dokraftuję strzałę. O, niech mi się ta zużyje, tą sobie dorzucę w tym momencie tu, o. Okej, a tę mogę dorzucić? No, jedną mogę dorzucić, to nie jest wiele. Muszę uważać, ale musicie przyznać, że skałka całkiem niezła. Znaczy, w sumie znalazłem ją na szybkości, bo uciekałem. Więc myślę, że całkiem fartownie. Powiem wam, że tak, jedynym moim marzeniem, jak wypływałem stamtąd w tą stronę, było to, żeby on się zablokował na tej skałce. Było tylko takie, proszę, niech on się tam zablokuje, proszę, żeby jego tekstura była troszkę większa od tej tekstury. Bo nie wiem, czy wiecie, ale twórcy w Arku często stosują... Co to w ogóle jest? Jakaś muszelka. Często stosują taki myk, że tak jak widzicie, on sobie stoi tutaj w tym momencie. On tutaj nie mógł przepłynąć ze względu na górę i bok, czyli tak jak macie, powiedzmy, od tej skałki do jego ciała, no nie wiem, w grze ile to może być? 5 metrów. Powiedzmy, że to jest 5 metrów, tak mniej więcej. To twórcy robią, powiedzmy, te 5 metrów bezpiecznej przestrzeni, bo kiedy on wpłynąłby w taki kamień, to mógłby się na nim łatwo, bardzo łatwo zblokować, tak jak zresztą widzicie to, co się robi na w lasach i powiedzmy na brzegach, gdzie są właśnie drzewa i się blokują o te drzewa. Tak niestety twórcy nie mogą zrobić 5 metrów odstępu między drzewami, bo te drzewa musiały być bardzo, bardzo rzadkie, czy te lasy musiały być bardzo, bardzo rzadkie i nie mogłyby tam chodzić stworzenia. Tak w wodzie jest to o wiele łatwiejsze do zastosowania, z tego względu, że no tutaj nie masz tyle tych stworzeń. I co mi się podoba, to jeśli powiedzmy taki mozazaur ma wysokość powiedzmy 20 metrów, a coś takiego będzie miało wysokość 25 metrów, on przez to nie przepłynie. Nawet nie, nawet chwila, 25 to 5 metrów u góry, a jeszcze 5 metrów na dole jest, to musiałby mieć 3... O, dzień dobry. Ładnie, że się pan w końcu pokazał. Okej, nie było pytania. Czyli jeśli on ma 20 metrów, skałka musiałaby mieć 30 metrów, żeby jeszcze się zablokował, jakby miałaby 30... Na przykład jeden, to już by był w stanie przepłynąć, bo miałby pół zapasu u góry, pół zapasu na dole. Chociaż i tak myślę, żeby musiał się przeciskać. Chociaż to jest moja opinia. Że rzeczywiście musiałby. No niestety wiem, że coś takiego jest i czasami jest to bardzo fajne, czasami jest to bardzo niefajne, bo niestety to jest takie lekkie oszukiwanie. Więc to, co ja mogę wam polecić z tego, co sobie ogarnąłem w tej chwili, bo właściwie to jest moje jedyne pierwsze podejście do mozazaura. Jeśli go znajdziecie, szukajcie sobie jakiejś jaskini. Po prostu. Jaskini albo takiego przepłynięcia? Nie wiem, jak to nazwać. Podwodnego mostu? Cokolwiek. Coś takiego musicie sobie znaleźć, ewentualnie, nie jestem pewien, bo widziałem też to, jak ludzie się wypowiadali na temat tego, że mozazaur jest bardzo spokojny, co oczywiście mi nie udało się znaleźć, bo mnie od razu postanowił zaatakować. Całe szczęście ja mam swoją zbroję flakową, niektórzy nie mogą mieć tyle szczęścia.
Tak, widziałem, że ludzie pisali, że on jest mało agresywny i wystarczy, powiedzmy, trzymać od niego duży dystans i strzelać w niego po prostu trank arrowami, ile wlezie. Nie wiem, czy jest to prawda. Szczerze nie próbowałem. Może kiedyś spróbuję, jak będę potrzebował. Teraz sobie drugiego zabiję, bo nie potrzebuję dwóch mozazaurów. W ogóle nie potrzebuję zbytnio mozazaura, bo nie wiem, co mógłbym nim robić. Kto wie, może kiedyś będzie fajnym takim, nie wiem jak to nazwać, zastępcą dla Megalodona, ale na razie nie potrzebuję czegokolwiek takiego. Na razie Prime'y, coś tam, to się wszystko ogarnia. To sobie wrzucę tu. Chyba wszystko mam na razie. Hełmu nie zdejmuję, butli też nie zdejmuję. Właśnie, mówiliście, że butla się zużywa, że rzeczywiście butla się trochę zużywa, więc będę musiał wypłynąć na jakiś czas pewnie, żeby jej nie zużyć calutkiej. Dorzucić mu trochę narkotyczków. Masz 3000, to 10 dodaje 400, to powiedzmy załaduje ci tam, nie wiem, Z20, dobra, załaduje ci do końca. Najwyżej się zablokuje na jakieś wartości. Ja popłynę sobie na górę, zostawię go tutaj dla niego po prostu trochę, powiedzmy, czasu, tak, zostawimy sobie troszkę czasu dla niego. Ja będę musiał sobie wracać oczywiście, bo bez butli nie wytrzymam sobie tam zbyt długo. Ja sobie tą butlę zdejmę, żeby jej nie zużywać i zobaczymy, za ile czasu on się po prostu oswoi. Myślę, że standardowo, jeśli jest tam, nie wiem, która godzina w grze, 14, to myślę, że standardowo akurat na noc się oswoi. To jest raczej standard w moim przypadku, więc ja sobie tutaj stanę, o ile pozwolicie. Ja sobie tą butelkę zdejmę sobie również te okularki. Moja postać teraz wygląda jak prawdziwy facet. No i będę sobie po prostu czekał, aż on się w końcu oswoi. Mam nadzieję, że przy końcówce będę radę. Będę w ogóle w stanie, o, to jest lepsze słowo, będę w stanie wam pokazać, jak on się oswaja. Czy dam radę, czy nie, zobaczymy. Zaraz się oczywiście pożegnamy na chwilę. Ja tylko jeszcze chciałbym zobaczyć, czy jest w ogóle siodło. Jest siodło na mozazaura. Proszę bardzo. Czyli będę musiał go sobie również skraftować. Jest i platforma na Plesio, jest platforma na Quetza i jest platforma na coś jeszcze. Nie pamiętam zbytnio na co. A, pewnie na mozazaura. To jest bardzo prawdopodobne. Będę oczywiście je wszystkie robił, ale spokojnie, to wymaga trochę surowców. Aha, i nie jestem w stanie zobaczyć, ile kosztuje sobie niestety, siodło na mozazaura. No dobra, trudno, o, w ogóle przez chwilę mi się świecił, naprawdę? Nie tak. Nie tak, a tak. I teraz, rzeczywiście świeci się jeszcze chwilę po odłożeniu. Ta rączka cała, no trudno. Ja tu czekam, o, już jakiś ichtio się pojawił. Bardzo fajnie, bo będę mógł go sobie zjeść. Nie wiem, gdzie on już jest. O, dziękuję. Dziękuję panu. Trochę mięsa będzie zawsze. Będę mógł dorzucić do mozazaura. No i co? Ja lecę, może zdobędę jakiś prime, może coś więcej ogarnę. Póki co, do usłyszenia za dla was kilka chwil. No i witam was bardzo serdecznie z powrotem. Zostało nam już naprawdę niewiele. Naprawdę niewiele. Moja postać niestety powolutku umiera, że tak to sobie określimy. Jemu zostało już samo mięso i nie wiem szczerze, jak to tutaj rozwiązać, bo teoretycznie powinno mu to spaść dosyć szybko i powinienem dać radę go oswoić już teraz z tym mięsem. Czy tak wyjdzie, czy nie, nie wiem, mam nadzieję, że nie zginę w międzyczasie, bo chciałbym na pewno przeżyć, to byłoby bardzo miłe, gdybym przeżył. Mógłbyś szybciej to sobie wciągać, bo jeśli nie, to szybko pójdę sobie na górę. No, dawaj, proszę cię. Niestety nie zostało mi żadnego prime'a. Jeden prime więcej i byłbym po prostu pewien, że on się oswoi. Niestety nie wiem, czy to się uda, czy to się nie uda. No, chwila prawdy. Jeśli nie, to będę musiał z powrotem lecieć sobie na górę. Starałem się go oswajać tutaj na prime'ie. Niestety nie. Więc będę musiał lecieć do góry na chwilę. Starałem się, jak mówiłem, zrobić to na prime'ie. Niestety nie wyszło to tak, jak chciałem. Z tego względu, że no, nie ma tu zbyt wiele zwierzyny łownej w pobliżu. A muszę to robić jak robię. O, mogę sobie tu jeść? O, to śmiesznie, ja wypływałem za każdym razem. Muszę po prostu poczekać, aż niestety moje zdrowie się lekko poprawi. O, powinno sobie wskoczyć gdzieś na 250 i powinniśmy sobie zaraz spłynąć. Niestety działa to jak działa. Co wam powiem jeszcze ze śmiesznych rzeczy? W sumie chyba nic. W sumie tylko fajnie się blokuje Megalodon i nic więcej się nie działo, w międzyczasie, gdy was nie było.
A, wiem co się działo, wiem co mogę wam opowiedzieć. Bardzo ciekawa historia. Pojawił mi się trzeci mozazaur. Możecie się bardzo cieszyć. Dobra, jest, uwaga. Chwila prawdy. Musi. No, naprawdę. Pojawił mi się trzeci mozazaur i powiem wam tak, nie walczyłem z nim. Nie wiem, który miał poziom, nie wiem jakiego był zbytnio koloru, bo był daleko. Nie chciałem się po prostu z nim bić, nie chciało. Szczerze, stwierdziłem, że mogę zginąć. Mówię, nie chcę, po prostu nie chcę ryzykować. Mówię, tyle, zostawiam go, niech sobie żyje tutaj swoim życiem. Mówię, może kiedyś po niego się wrócę, może nie. Mówię, nie chcę, był kawałek dalej, bardziej w tamtą stronę. Niestety, albo stety, kto co lubi. You are freezing. To standardowo, cały czas tu zamarzam. W nocy to się cały czas zamarza. Zastanawiała mnie jedna rzecz, czy przypadkiem nie opłacałoby mi się bardziej wrócić do mojej bazy po strój, w którym łażę sobie właśnie na zimowym biomie. No, powiedz, że już. Bo już tyle tego poziomu unconsciousy zostało, że to jest masakra. You have tamed a mosasaur. Nareszcie. O, nawet ma... Na gębie takie coś dziwnego, dobra. Standardowo imię zostaje dla was. Wow, ale masz ząbki potworne. Powiem wam, że tak. Biorąc pod uwagę to, jak one mi się teraz respią. Czy ty tutaj wypłyniesz? Wypłyniesz, dobra. Tak jak one mi się teraz respią, to jeśli biorąc pod uwagę kolejne update'y w grze, ja będę chyba tak robił, wiecie? Więc jeśli będziecie się spodziewać, po prostu kolejnego odcinka wyjdzie update, będziecie o tym wiedzieli, że wyszedł sobie update, wszystko fajnie, a chcielibyście właśnie odcinek z tego update'u i z jakimś nowym stworzeniem, to liczcie się z tym, że nowe stworzenie pojawi się zapewne 2-3 dni po update'cie. Dlaczego? Dlatego, że zauważam, że kiedy oswajam sobie coś takiego po update'cie, to idzie to o wiele szybciej. Po prostu po update'cie. No, ja teraz przez w sumie 2-3 dni zbierałem sobie jakieś tam głupoty w tej grze. Nie robiłem zbyt wiele. O, co to był za dziwny piksel przelatujący? Nie wiem, czy wy to widzieliście, co prawda. Nie wiem, czy to się uchwyciło. Nie za bardzo chce mi się, powiedzmy, oswajać sobie to wszystko. O, nawet mi starczyło tej butli, jeszcze zostało. Nie chce mi się tego wszystkiego zbytnio oswajać tego samego dnia, kiedy wychodzi update, bo kiedy widzieliście... Niestety nie ma to większego sensu. Dlaczego? Dlatego, że po prostu trzeba nałazić, naszukać się. A teraz co? Wchodzę 2 dni po update'cie. Nie wiem też w ogóle, czy wiecie, jak działa system tego, z zamiany tych wszystkich dinozaurów stworzeń. Nie wiem, czy wam to tłumaczyłem kiedyś, ale tak w skrócie. Jeśli powiedzmy w wodzie, dajmy sobie, na tym terenie jest, no nie wiem, 10 stworzeń, z czego na przykład gra ustala, że mogą by, może być z nich, nie wiem, 3 duże, tak? Naraz, czy powiedzmy 4. No na pewno więcej jest tych stworzeń, ale pomijając. Powiedzmy, że z 10 3 mogą być duże. Tak, naraz spawnuje 3 duże. Były to plezjozaury, więc były to plezjozaury. Dopóki te plezjozaury w sumie nie zginą, albo nie stoją zapewne zbyt długo, to po prostu są tak jakby usuwane z pamięci i są dodawane nowe stworzenia. I myślę, że jest to dodawane randomowo, albo po prostu to, czego brakuje. Biorąc pod uwagę to, że update jest zaraz po tym, to niestety żadne stworzenie nie zdąży zginąć, bo żaden pojedynczy raczej megalodon ich nie zabije. Dodatkowo jest no po prostu problem z tym, tak, żeby to po prostu nadmienić, i bardzo rzadko się pojawiają po prostu od razu po update'cie. Tak jak widzieliście, że chociażby Gigantopithecus, problem był na początku, teraz widzę je właściwie wszędzie na plażach. Małe małpy, Mezopithecusy też był problem, a potem widziałem je wszędzie. Teraz nawet przy tej mojej rzece na plaży w kółko są jakieś. Co tam dalej było? Nie wiem w sumie, co ja jeszcze oswajam. Megaloceros to akurat nie było trudne. To był jeden z update'ów przyjemniejszy, bo nie musiałem zbytnio szukać właśnie sobie samego jelenia. Nie musiałem sobie szukać również wilka i nie musiałem sobie szukać czegoś jeszcze. Czegoś jeszcze, tylko nie jestem pewien teraz czego. No, kiedyś na przykład plezjo też trochę czasu szukałem, a w tej chwili w ciągu ostatniego, no trochę sporo czasu, bo dla was to jest po prostu chwila tam cięcia, powiedzmy. Tak, ja spotkałem 3 plezjozaury, jeśli nie 4, więc no jest tego sporo na pewno. I na przyszłość, jeśli będą jakieś update'y, jak mówię z góry, z jakimś stworzeniem, po prostu będziecie musieli się wstrzymać 2 czy 3 dni, bo ja wtedy wiem, że kiedy sobie gdzieś wyjdę czy wypłynę, to będę oczywiście miał coś takiego pod ręką, a nie będę musiał tego szukać, co jest naprawdę męczące, uwierzcie mi. Ja sobie mogę teraz na niego wejść. Jest, no, spory. Ale jak mówiłem, jest to dla mnie taki trochę... O, halo. Halo, o. O, dzień dobry. O. A to ciekawe. Twórcy zbugowali znowu wodę. No dobra, ciekawie. Znowu wszystko widać.
jak się dobrze odpłynie. No jak dla mnie, nie wiem jak dla was, co prawda. Ja sobie będę teraz tym płynął do bazy, nie będę was zamęczał. Myślę, że w kolejnym odcinku pobawimy się trochę mozozaurem, zrobię dla niego jakąś platformę, zrobię dla niego siodło i pobawimy się nim. Póki co jak dla mnie on wygląda jak po prostu odwrócony plezjozaur. Musicie się ze mną zgodzić, no po prostu nie ma innej opcji. Te łapy jak były pod teksturami wyglądały trochę inaczej, ale no, ja inaczej go nie określę. Po prostu tam jakby miał głowę, tutaj jakby miał powiedzmy ten swój ogon czy koniec, no to po prostu czysty plezjozaur na odwrót. Jeszcze jeśli chodzi o statystyki, nie wiem co prawda co się mu tutaj mogło zmienić. Doświadczenie powoli mu rośnie, zdrowie powoli mu rośnie, stamina 440. Okej, okay. O, nawet jeszcze mu zostało trochę mięsa, to fajnie, i narkotyków, to się wykorzysta później. Baron narkotykowy musi uzupełnić swoje zapasy, tak swoją drogą. Waga 1300, bardzo fajnie, to mi najbardziej wygląda, że został w mili trochę dopakowany, czyli nie wiem, może 250 stawiam, miał standardowo, czyli gdzieś po 15%. Movement speed 100%, food 9000, o, albo jedzenie na przykład, o. Stamina 440, no i zdrowie 3600, co daje nam chyba najwyższy wynik ze wszystkich stworzeń. Nie jestem pewien, ile podstawowo ma plezjozaur, ale wydaje mi się, że ten jest w stanie go pobić. 3600. Na pewno sprawdzę to sobie, jak wrócę do bazy. Ewentualnie gdzieś indziej. O, halo, proszę mi tutaj głową nie kiwać. O, byłem w środku. O, o, halo, jestem w środku mozozaura. Co to jest, język, czy co to jest? A nie, to jest jego paszcza. O, tak wygląda mozozaur od środka, jeśli by ktoś nie wiedział. O nie, jeszcze jesteś na attacking target. To jak najbardziej nie chcemy, żebyś atakował nic, bo zaraz gdzieś polecisz atakować i znowu będziesz pływał w kółko jak plezjozaur. Nie chcemy tego. Cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. W kolejnym, jak mówiłem, zajmiemy się pewnie mozozaurem dalej. Cóż, dzięki serdeczne za obejrzenie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!